Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Feromony to związki chemiczne wytwarzane przez zwierzęta i rośliny do komunikacji, na przykład do przywabiania osobników tego samego gatunku. Feromony są aktywne już w bardzo niskich stężeniach. Stężenie aktywne bombikolu feromonu wydzielanego przez samicę jedwabnika morwowego wynosi zaledwie 10 do potęgi minus 18 grama w 1 cm sześciennym powietrza. Masa molowa tego feromonu wynosi 238 gramów na mol. Oblicz, ile cząsteczek bombikolu znajduje się w 1 cm sześciennym powietrza przy minimalnym stężeniu aktywnym. Ok, no to zaczynamy od tego, że mamy tutaj podaną masę w gramach, czyli małą m-kę. I mamy tutaj 10 do potęgi minus 18 gramów. Następnie mamy podaną masę bombikolu, czyli masę molową. I mamy się tutaj doszukać liczby cząsteczek, czyli dużej n-ki. Duża n-ka ma wzór. Liczba moli razy stała wartość Na. Zatem my musimy się teraz doliczyć liczby moli. Wzórna liczba moli to masa próbki w gramach na masę molową. I do tego właśnie mamy dane. Czyli zaczynamy od tego, wstawiamy do wzoru i wyliczamy n-kę. Tylko jak tutaj to zrobić? Otóż zapiszmy to sobie też w jakiejś postaci. To możemy mieć tak. Hop, i to jest jeden razy to samo. I możemy to zrobić na 2,38, czyli nasza liczba została zmniejszona o 2 zera, 2 miejsca, czyli potęga musi zostać zwiększona o 2 miejsca, czyli mamy teraz do drugiej. Bierzemy sobie kalkulator i dzielimy sobie 1 na 2,38. Wychodzi nam tutaj 0,42 razy, i tutaj działamy na wykładnikach potęg, czyli mamy tak, minus 18, tutaj jest dzielenie, to oznacza, że wykładniki potęg odejmujemy. No to mamy minus 18 minus 2 to jest minus 20. Przy czym my tego dalej tutaj nie mamy w postaci notacji wykładniczej, bo ta liczba musi być z zakresu od 1 do 10, czyli przesuwamy przecinek o jedno miejsce. Mamy wtedy 4,2, czyli nasza liczba została zwiększona o jedno miejsce, to potęga musi zostać zmniejszona o jedno miejsce. Ale uwaga, gdy mamy tutaj potęgę, która jest ujemna, to wtedy my to robimy bardziej na minusie, bo im więcej mamy na minusie, tym mamy mniej. Czyli jak zmniejszamy potęgę ujemną o 1, to tak właściwie dodajemy jej 1. Zatem będziemy mieć minus 21 mol. Mając to, przechodzimy sobie do n-ki dużej. I teraz tak. Robimy tutaj sobie liczbę z liczbą wymnażamy, czyli znowu ja to robię równo z Wami. 4,2 razy 6,02 to 25 284. I tutaj mamy mnożenie, czyli wykładniki potęg będziemy dodawać. Zatem tutaj mamy minus 21 dodać 23. 23 jest liczbą dodatnią i jest większą,
Czyli nam tutaj zostanie 2. I teraz możemy to zapisać tak, że będziemy to mieć bez przecinka, czyli tutaj wtedy jest razy 100, czyli przesuwamy przecinek o 2 miejsca. Cząsteczki, albo możemy to zapisać za pomocą notacji wykładniczej. No i wtedy przesuwamy przecinek, tutaj sobie zapiszemy do 5 i liczba została zmniejszona o jedno miejsce, to potęga zostaje zwiększona o jedno miejsce. A tam w zależności jak zapisujecie to już na lekcji. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już. Thank you.